5 listopada, poniedziałek. 30-letni Kacper Wiśniewski pracuje jako kaskader na planach filmowych. Spędza to sen z powiek jego matce, 55-letniej Bożenie. Naprawdę myślisz, że to w czymś pomoże? Czerwone przed złem chroni. A runa Raido pomoże ci w szczęśliwym dotarciu do celu. Jaka runa? Jakie zło? Złe oko, zły człowiek. Nie daj Boże, wypadek jakiś. Przed tym chroni czerwień. A ty, synku, sam się o wypadek prosisz. Bóg mnie pokarał, że się tą kaskaderką zacząłeś zajmować. Mamo, mówiłem ci już, że akurat w tej produkcji nie dubluję głównego aktora, tylko drugoplanowego. I to oznacza, że wszystkie najniebezpieczniejsze sceny mnie ominą. Nie masz się czym martwić, naprawdę. Lecę. Czekaj. Co znowu? Woda święcona. Dzisiaj z kościoła przyniosłam świeżutkę. Co ty, ja mam diabła w sobie, żebyś mnie wodą święconą kropiła? To dla ochrony. Strzeżonego pan strzeże. Mamo, weź, że co ty robisz? Przestań, już włosy mam całe mokre i bluzy. No, muszę się przebrać. Zostaw. Nie wolno ci jej zdjąć. Woda jeszcze nie zaczęła działać. Zrób to dla mnie, synku, proszę. Dobrze, już niech ci będzie. Mam do ciebie świętą cierpliwość. Ale naprawdę muszę już iść. Mhm, pa. Pa. Pół roku wcześniej mój ojciec zginął w wypadku samochodowym. Dla nas obojga była to wielka tragedia. Od tamtej pory mama bała się, że im nie może spotkać coś złego, dlatego wciąż wymyślała jakieś rytuały ochronne. A ja dla świętego spokoju godziłem się na nie. 10 minut później Kacper dotarł na plan zdjęciowy. Dzień dobry, pięknym paniom. Cześć, kochanie. Cześć, Kacper. Hej. Tutaj pokaż się. Dobra, super, jeszcze tu. Super. Już kończę. Nie zatapę tacą. No, profesjonalna. W kamerze będziesz wyglądać świetnie. Spróbowałbyś powiedzieć inaczej. Dobra, czekaj. Super, mamy to. Dobra. Czekaj, jeszcze cię tu odepnę. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Leć na plan. To teraz co? Czas na ciebie, żeby zrobić się nabóstwo. No to raczej nie będzie trudne. Dzięki. Leć. Ale się za tobą stęskniłem. Nie za tobą. Co ty, taki mokry, pada? Nie pada. To moja matka. Matka? Mhm. Wymyśliła sobie, że skropi mnie wodą święconą przed wyjściem i jak widzisz, nie żałowała sobie. Ale po co ona to robi? Żeby mnie chronić. I dlatego też mi wiąże takie czerwone niteczki na ręku. A dzisiaj dostałem od niej taki wisiorek. Przepraszam, że to powiem, ale twoja mama jest mega nawiedzona. No po prostu się martwi. Cześć, cześć, Kacper. Siema, Paweł, co tam? Gotowy? Chłopaki mówią, że za 5 minut zaczynamy. Wiesz co, wysuszę go tylko i już ci go puszczę. Czemu jest mokry? Nawet nie pytaj. Nieważne, 5 minut. Dobra. Alicję poznałem 3 tygodnie wcześniej, kiedy zaczęła pracować przy naszej produkcji. Od razu wpadła mi w oko. Spotykaliśmy się od niedawna, ale czułem, jakbym znał ją całe życie. I coraz bardziej się w niej zakochiwałem. Nie chciałem, żeby szydziła z mojej mamy i miała nas za dziwaków.